Obiecałam, że wyjaśnię, co mam na twarzy. Otóż to jest birmański tradycyjny makijaż, który robi się z kawałka drewna, kilku określonych gatunków drzew i bierze się taki kawałek drewna, na specjalnej podstawce rozciera się, ściera się wierzchnią warstwę tego drewna z odrobiną wody, powstaje pasta jasno-żółta. I tę pastę nakłada się albo palcami, albo takim specjalnym pędzlem. I to jest makijaż, który służy nie tylko do poprawienia urody, ale to jest makijaż też uzdrawiający, ponieważ on dobrze działa na skórę, a poza tym chroni przed poparzeniem słonecznym i chroni przed ukąszeniami owadów. Zamyślałam się na chwilę, bo chcę powiedzieć, że za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób dostałam ten makijaż, dlatego że dzisiaj rano, kiedy pojechałam na targowisko, żeby zrobić tam zdjęcia, pierwszą rzeczą, którą dostałam, to był właśnie ten makijaż, ponieważ kiedy weszłam na targowisko i panie zobaczyły, że jestem nieumalowana, to zatrzymały mnie i przytrzymały i nałożyły mi ten makijaż na twarz, żebym mogła wyglądać porządnie, będąc w Birmie. W ten sposób robi się pastę upiększającą z tych kawałków drewna. Rozciera się je, trochę wody, i rozciera się to drewno na takiej specjalnej podstawce, żeby uzyskać taką półpłynną masę, i nakłada się to albo palcami, albo pędzlem na skórę. Czuję wyraźny chłód. Thank you.